Dzień dobry! O ciastko w tym tygodniu w kultowym miejscu Śląska. Dawnej przystani, dzisiaj browarze przystań. Jak browar? To piwo. Jak połączyć ciastko z piwem? Brownie. Niech Was nie zwiedzie nazwa tego deseru. Wbrew pozorom, ten wypiek dostarczy Wam wielu witamin. Piwo? Wiadomo. A hibiskus, dodany do kremu, obniża ciśnienie krwi i reguluje poziom cholesterolu. Zaczynamy od wymieszania cukru kryształu z jajkiem. 4 jajka. Ucieramy to do połączenia się składników. Do masy jajecznej dodajemy wcześniej roztopione masło z czekoladą. Tak jak wcześniej, tylko do połączenia się składników. Jak piwne brownie, to musi być piwo. Wlewamy około pół szklanki. Całą masę zagęszczamy mąką pszenną i kakao. Mieszamy. Czekolada, piwo. Szkoda, że tego nie czujecie. Tak przygotowaną masę wykładamy do wcześniej przygotowanej formy. Widzicie to? Czekolada! Pieczemy w 180 stopniach około 30 minut. Do brownie przygotujemy zdrowy krem hibiskusowy. Będzie on lekko kwaskowaty, co nam pięknie przełamie słodki smak brownie. Śmietankę podgrzewamy, dodajemy do niej hibiskus i zostawiamy na około 15 minut. Po tym czasie odlewamy całą esencję, która została nam z hibiskusa i wkładamy to wszystko do schłodzenia na całą noc do lodówki. Tak przygotowany napar łączymy ze śmietanką 36% i ubijamy. Do lekko podbitej śmietanki z hibiskusem dodajemy twarożek. Ja używam twarożku kanapkowego, ale możecie użyć mascarpone. I cukier puder. Ponieważ hibiskus jest kwaskowy, musimy nadać mu słodyczy. Ubijamy do powstania już mocno zwartego kremu. Jesteśmy w browarze przystań, więc musimy pięknie podać nasz deser. Z wcześniej wypieczonego brownie wycinamy sobie kółeczka. Trzeba mieć dużo siły, żeby to zrobić. Dekorujemy wcześniej przygotowanym kremem. Nasze piwne brownie jest już gotowe. W tym pięknym miejscu możecie dobrze zjeść i miło spędzić czas z rodziną. Czy moje brownie zawita do menu browaru przystań? Zobaczymy.
Zaglądajcie na strony internetowe telewizja.tvt.pl i ociastko.pl. A w kolejnym odcinku tutejszy szef kuchni zdradzi Wam sekretny przepis na wspaniały deser orzech. Zapraszam!